jazzowe standardy w nowoczesnych aranżacjach, repertuar Duke Ellingtona, Cole Portera i wielu innych. Plenerowa scena Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach rozbrzmiała za sprawą jazzowego festiwalu. Gmina Pszczółki kulturą stoi i odpowiedzią na tą tezę jest właśnie projekt Biblioteka Twój Kulturalny Adres w Gminie Pszczółki, finansowany i zorganizowany dzięki funduszom z Instytutu Książki. Prawdziwa muzyczna uczta dla najbardziej wytrawnych słuchaczy. Duet Tomek Chyła i mój, czyli skrzypce i fortepian, grający mocno improwizowaną muzykę z lekką dozą elektroniki, troszeczkę brzmień skandynawskich, bardzo nowoczesny jazz. A w drugiej części już bardziej tradycyjnie. Będzie to kwartet z naszą frontmenką Joanną Knitter, no i kontrabas, perkusja i fortepian. Będzie coś takiego bardziej swingowego, będzie coś bardziej bebopowego, różne klimaty, będą też polskie utwory. Mało kto wie, że tak znane jazzowe nazwiska występujące w Pszczółkach mają swoje korzenie w powiecie gdańskim. Dodatkowo się cieszę, bo w Pszczółkach się urodziłam, więc niedaleko stąd, więc jest to fantastyczny powrót do źródeł. Koncert rozpoczął się nastrojowym występem muzyków Chyła Wiśniewski Duo. W tak ciekawej rozgrzewce widzowie mogli rozkoszować się w talencie grupy Joanna Knitter feat. Ignacy Wiśniewski Trio. I got rhythm, I got my man who could ask for anything more. Zdecydowanie. Wydarzenie przyparło do gustu gościom ogrodu biblioteki. Gdy człowiek się łączy z muzyką, no to wtedy jest jakby taki tym jakby uradowany, że coś się dzieje, że miło na sercu się robi. Dowiedziałem się, jaki band tu występuje i temu bandowi kibicuję już od wielu lat. Dla mnie to był wystarczający powód, żeby być tutaj. Joanna jest wspaniałą wokalistką, która się odnajduje w bardzo wielu stylistykach. Uwielbiamy jej słuchać. To jest naprawdę miód na serce. Cieszymy się, że tak ciekawa muzyka zagościła właśnie w Pszczółkach. Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje Jazz Festiwalu. Polecamy również zobaczyć Święto Miodu Pszczółkowskiego 2023 oraz Postaw nam kawę. A jeśli podoba Ci się nasza praca, kliknij filiżankę kawy na naszej stronie. Dziękujemy za wsparcie. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.